Była wspaniałą sportsmenką z ogromną wolą walki i chyba nikt do końca nie pogodził się z tym, że jej już po prostu nie ma. Siatkówka i rodzina były dla niej całym życiem. W katowickim Spodku rozpoczął się pierwszy memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej pod hasłem Podaruj innym cząstkę siebie. Na tej sali jest tak wspaniała atmosfera dzisiaj. Jak wyszłyśmy przed drzewką i na scenie zobaczyłam jej zdjęcia, to łzy mi się w oczach kręcą. W pierwszym półfinale BKS Aluprof były klub Agaty w godzinę rozprawił się z Palma Volley Majorka. W finale zmierzy się z Muszynianką, która także 3-0 wygrała z chorwacką Rijeką. Czy siatkarki z Bielska-Białej zrewanżują się za finał LSK i zwyciężą dla Agaty? No nie miałobyśmy nic przeciwko. To memoriał inny niż wszystkie. W czasie, gdy siatkarki rywalizowały w Spodku, pod nim trwała zbiórka krwi i szpiku kostnego. Tam są zawody sportowe, natomiast tutaj chcielibyśmy, żeby młodzież również się w to włączyła i cieszy nas, że tylu młodych ludzi przychodzi. Cieszy też to, że na każdym kroku czuć tu hasło przewodnie memoriału. Podaruj innym cząsteczkę siebie. A co dla koleżanek Agaty z reprezentacji, znaczy udział w tym memoriale? Posłuchajmy. Z Aleksandrą, kiedyś Przybysz, teraz Jagiełło, Izabelą Bełcik i Joanną Mirek rozmawiał Bartosz Heller. Razem ze mną siatkarki, które tworzyły erę Złotek. Czym dla was jest występ na tym memoriale? Aleksandra Przybysz była kapitan naszych Złotek. Na pewno w jakiś sposób uczczeniem pamięci Agaty, a przede wszystkim no chcemy zachęcić do tego, do czego zachęcała Agata, czyli do oddawania krwi i pomagania innym. Izabela Bełci, która wielokrotnie wystawiała piłkę Agacie? No tak, miałam tą możliwość i przyjemność wystawienia Agacie. No, rzeczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby promować tą akcję, którą promowała Agata i chcemy, żeby jak najwięcej ludzi przyłączyło się do nas. No właśnie, Joanna, Mirek, Asiu, o czym ty myślałaś jadąc tu do Katowic na ten pierwszy memoriał Agaty? O tym, że Agata była wspaniałym człowiekiem, super koleżanką i bardzo chciałabym, żeby o niej kibice nie zapominali. Agata jest cały czas między nami w naszych pamięciach i mam nadzieję, że takie mecze będą co roku i że ludzie będą na nie przychodzić i będą pamiętać o Agacie. Ola, kiedy wyście grały, tu bardzo wiele ważnych rzeczy działo się. Również poza Spodkiem trwa akcja oddawania krwi, oddawania szpiku kostnego. To życzenie Agaty na naszych oczach się wypełnia. Tak, myślę, że to było życzenie Agaty. Cieszymy się, że są ludzie, którzy podtrzymują tą myśl i realizują, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo potrzebne. Asiu, te wszystkie ważne rzeczy powodują, że ten memoriał jest na pewno inny niż wszystkie i ta siatkówka, którą tak kochamy, dziś tu trochę schodzi na drugi plan. Dokładnie. Tym, że tutaj jesteśmy, chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby oddawali krew, żeby oddawali szpik. To jest bardzo ważne. Pomagajmy innym ludziom. Iza, jeszcze jedna sprawa. Jutro zagracie w finale z Bielskiem. Dla idei memoriału byłoby dobrze, żeby Bielsko wygrało, bo Agata Mróz grała w Bielsku, ale przypuszczam, że ty masz inne zdanie w tej kwestii. No dokładnie tak. Myślę, że Agata tam z góry patrząc na nas nie będzie miała wcale nam za złe, jeśli to wygramy. Oczywiście chcemy to wygrać. Wiadomo, że to jest rzecz drugorzędna, nawet tutaj z nieudanych akcji. Śmiejemy się, staramy się dzielić uśmiechem z innymi i naprawdę, kto jutro wygra, to jest nieważne. Dziękuję wam pięknie, to tyle drodzy państwo od nas. Wspólnie zapraszamy jutro na pierwszy finał memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. W Spodku spełniło się życzenie wiernych kibiców BKS-u. W finale klub, z którym Agata dwukrotnie zdobywała mistrzostwo i Puchar Polski, pokonał galaktyczną Muszyniankę 3-2. Nagroda MVP powędrowała na ręce wzruszonej Doroty Świeniewicz. Dedykuję ją świętej pamięci Agacie Mróz. Dziękuję bardzo mojemu zespołowi, bo to praca całego zespołu. Parę sytuacji bardzo na wysokim poziomie, tak jak się należy do państwa, które zdobyło brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Chciałbym w swoim imieniu i w imieniu na pewno wszystkich sympatyków siatkówki podziękować organizatorom za tak wspaniałą imprezę. Agata na to zasłużyła. Czułem ją cały czas. Patrząc na nią, przypominając sobie dużo wspólnych przeżytych rzeczy, chciałbym, żeby takie imprezy były jak najczęściej w takiej formie robione, jak tutaj z pełnym rozmachem. Mamy Wagnera, mamy Gołasia, jest w tej chwili Agaty, oby nie było więcej. Uczucie wzruszenia dominowało podczas ceremonii zamknięcia memoriału. Ceremonii, którą uświetniły swoją obecnością nasze brązowe medalistki olimpijskie z Tokio i z Meksyku. Jesteśmy w ogóle zachwycone samym pomysłem i jak zwykle wszędzie pędzimy, gdzie nas tylko zapraszają, jeśli są to jakieś cele właśnie takie szczytne i za taki uważamy ten memoriał.
Duch Agaty był obecny na każdym kroku. Wspominał ją m.in. jej były trener z hiszpańskiej Murcji, obecnie szkoleniowiec Palma Volley Mallorca, która zajęła w Memoriale trzecie miejsce. Agata była siatkarką, której nigdy nie zapomnę. Była nie tylko niezwykłą zawodniczką, ale i niezwykłą kobietą. Od momentu zaproszenia byłem bardzo szczęśliwy, że zagramy w tym Memoriale. Siatkówka była w ten weekend na drugim planie. Foje spotka trwały pokazy ratownictwa. Pod nim stanęły ambulanse Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddanie krwi i szpiku to najprostszy sposób, żeby zostać bohaterem, powiedział kiedyś Maciej Sztur. Te słowa wzięło sobie do serca bardzo wiele osób. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że ludzie tak ciepło przyjmą nasze idee. Zarejestrowało się bardzo dużo krwiodawców i potencjalnych dawców szpiku kostnego. Także myślę, że bardzo jest udany ten turniej. Korzystając z okazji, chciałbym po prostu bardzo serdecznie wszystkim, którzy się przysłużyli temu, telewizji, wszystkim mediom, ale wszystkim ludziom, tym bezimiennym, tak jak ci, co oddają krew, są bezimienni. Serdecznie podziękować za dobro serca. W spotku nic nie było przypadkowe. Także dobór artystów, którzy wystąpili dla Agaty. Na scenie pojawili się m.in. Kasia Wilk i Mezo. Ich piosenka Ważne idealnie wpisała się w przesłanie memoriału. Ważne, że potrafisz widzieć dobro, czyli właśnie to jest idea tego całego spotkania, wspomnienia wspaniałej osoby i zabieganie o jakiś szczytny cel. Patrząc na to, co działo się w spotku, można powiedzieć, że śmierć Agaty Mruz-Olszewskiej nabrała sensu, ale tylko pod warunkiem, że śmierć 26-letniego człowieka w ogóle może mieć sens. Z Katowic dla Sportowej Niedzieli, Bartosz Heller. W Sportowej Niedzieli aż dwie liczby dnia związane z memoriałem Agaty Mruz-Olszewskiej. 189 osób zostało dawcami szpiku kostnego podczas memoriału Agaty Mruz-Olszewskiej. 142 osoby oddały krew. Te dane udostępnił nam dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Stanisław Dylong.